To jest z pięściarzami zagranicznymi w USB w tej chwili. Istnieje ten wymóg, czy zostanie zniesiony, że każda drużyna musi posiadać kilku pięściarzy zagranicznych? Jak to będzie w nowym sezonie? Tego nie mogę panu powiedzieć z prostego powodu, bo nie wiem. Podczas ostatniego zjazdu Komitetu Wykonawczego AIBA w Bangkoku, tam gdzie my byliśmy zaproszeni, tam gdzie podpisaliśmy umowę, uchwalono zmiany do regulaminów sportowych w USB, ale jeszcze żaden z franczyzobiorców tych zmian nie otrzymał. One miały przyjść w tym tygodniu, prawdopodobnie przyjdą w przyszłym. I nie wiem, do tej pory rzeczywiście był wymóg minimum bokserów z zagranicy na określoną liczbę w ogóle zawodników w drużynie, ale to były wymogi dotyczące drużyny reprezentujących miasta. Jak będzie w sytuacji drużyn reprezentujących kraje? Nie mam pojęcia, nie wiem, czy będzie obowiązek, nie wiem, czy będzie to tylko prawo do koptowania zawodników z zagranicy, tego nie potrafię powiedzieć. Jedna zmiana, którą już znamy i która jest niezmiernie istotna, to to, że na całą drużynę w USB możemy zatrudnić 5 zawodowców. Zawodowców tych, którzy już dzisiaj są bokserami zawodowymi. Przy czym nie są, nie mowa tu o jakichkolwiek zawodowcach. To po pierwsze muszą być zawodnicy o odpowiednim poziomie, czy reprezentujący odpowiedni poziom sportowy, bo będą musieli być zaakceptowani przez AIB. Nie mogą mieć stoczonych więcej niż 14 walk zawodowych w ogóle, niezależnie od tego, czy wygranych, czy przegranych, czy zremisowanych, tak? Nie więcej niż 14 walk i muszą zadeklarować, że po tym sezonie w USB, po sezonie 2012-2013 wejdą do APB, czyli do tego programu stricte boksu zawodowego sankcjonowanego przez AIBA. No mamy nadzieję, że kilku utalentowanych zawodowców w Polsce się skusi i przyjmie tę ofertę z prostego względu. Po pierwsze, to co my oferujemy to stałe wynagrodzenie na poziomie, myślę, nie gorszym niż dzisiaj zawodowcy dostają za walki w grupach zawodowych. A po drugie, i to jest coś, czego absolutnie nikt nie jest w stanie zaoferować, możliwość występu na olimpiadzie w 2016 roku w Rio de Janeiro. Dla zawodowców z całego świata, we wszystkich kategoriach wagowych, przewidziano już dzisiaj 56 kwalifikacji olimpijskich. To oznacza, że na około 250 zawodników w ogóle występujących na olimpiadzie, ponad jedna piąta to będą stricte zawodowcy. To jest absolutna rewolucja, jeżeli chodzi o boks olimpijski w ogóle. Dlatego ja też konsekwentnie, to o czym pan wspomniał na początku, chcę rezygnować z pojęcia boksu amatorskiego. Dla mnie boks amatorski jako nazwa, jakkolwiek jest to szlachetna dyscyplina, jako nazwa, szczególnie w kontekście marketingowym, trochę kojarzy się z czymś niepełnowartościowym i to w najlepszym wypadku, a w najgorszym z amatorszczyzną, a to absolutnie tak nie jest. Zawodnicy w USB to są zawodowcy, walczą bez kasków, bez koszulek, dostają za to pieniądze, gdzie tu jest miejsce na amatorstwo? Kompletnie, nie ma. Z tego pojęcia moim zdaniem trzeba absolutnie zrezygnować. Mało tego, w programie szkoleniowym, o którym Hubert mówił wcześniej, który zadecydował o tym, że został wybrany trenerem kadry, rozróżniliśmy pojęcia kadry narodowej, seniorów i kadry olimpijskiej, bo kadra olimpijska na 2016 rok to będzie kadra seniorów plus zawodowcy, ci, którzy zdobędą kwalifikacje. To nie będzie to samo, co dzisiaj. To jest zupełnie inna jakość. Używanie tych samych pojęć do określenia zupełnie nowej rzeczywistości jest po prostu błędem. Tego się pod dzisiejsze pojęcia, pod dzisiejsze rozumienie struktury boksu w Polsce, na świecie nie da absolutnie podciągnąć.
Stąd mamy nadzieję, że to widowisko też wsparte przez kilku utalentowanych zawodowców będzie jeszcze bardziej atrakcyjne dla kibiców. Z kilkoma zawodowcami rozmawiamy, oczywiście nie mogę powiedzieć z kim. Propozycja jest z naszej strony, myślę, na tyle atrakcyjna, że kilku z nich podejmie decyzję o współpracy, o podjęciu współpracy z nami. Oczywiście zapraszamy z góry, już teraz za pośrednictwem Państwa, zapraszamy wszystkich zawodowców, którzy te kryteria, o których wcześniej wspomniałem, spełniają, do tego, aby sami się do nas zgłaszali, bo my też nie jesteśmy w stanie do każdego indywidualnie dotrzeć. Bardzo chętnie podejmiemy rozmowy z każdym, kto będzie chciał z nami współpracować, bo my potrzebujemy tych zawodników. To nie jest tak, że zawodnicy w Polsce rosną na drzewach i można sobie wybierać jak w ulęgałkach. Nie. Tych naprawdę dobrych nie ma aż tak wielu i stąd selekcja będzie bardzo, bardzo poważna. Chcemy tylko tych najlepszych, bo nie chodzi tylko też o atrakcyjność widowiska. Chodzi o to, żeby poziom sportowy był coraz wyższy i żeby od tych najlepszych uczyli się ci troszkę dzisiaj jeszcze słabsi. Mówimy już dzisiaj o tych trzech filarach, jeśli chodzi o boks proponowany przez AIBA, czyli AIBA Olympic Boxing, World Series of Boxing oraz AIBA Professional Boxing. Wiadomo, tych turniejów będzie dużo, zarówno jeśli chodzi o ten pierwszy filar, potem Gala World Series of Boxing, trzeci filar, który zacznie się tam pod koniec 2013 roku. Starczy czasu na te wszystkie wyjazdy, czy będzie się Pan musiał często posiłkować asystentami, jeśli chodzi o te wyjazdy, przebywanie z kadrą? Tego nie wiem w tej chwili jeszcze dokładnie. Na pewno będę, ja żyję drużyną, żyję boksem, ja żyję kontaktami z zawodnikami, także na pewno ja będę na wszystkich ważnych wyjazdach. Będą pomniejsze jakieś zawody, gdzie trzon drużyny będzie na przykład na Miami, na przykład na meczu bokserskim, a zostanie grupka na turnieju w Chorwacji, to ja pojadę do Miami z drużyną, a ktoś inny pojedzie do Chorwacji. Natomiast będę starał się być cały czas zawodnikami. Nie ukrywam, że dobrze działam na zawodników i ta nasza współpraca, kiedy dochodzi, że mnie nie ma przy narożniku, się mocno traci na wynikach sportowych. Uważam, że no damy radę być wszędzie, gdzie będziemy musieli być. Jeszcze jeżeli chodzi o APB, to też nie powinno wpływać, tak naprawdę pełną parą projekt APB rusza od września 2013 roku. I dopiero wtedy będą pierwsze gale, pierwsze zawody stricte boksu zawodowego pod AIBA. To tam nie musimy się martwić. Czy to pytanie, które Pan zadał przed chwilą Hubertowi, nie ma o tyle zastosowania, że to nie będzie inny boks zawodowy niż, jeżeli chodzi o samą konstrukcję trener-zawodnik. Nie będzie to inny boks zawodowy niż dzisiaj. To znaczy każdy z zawodników APB będzie mógł mieć swojego trenera, swojego menadżera i tak dalej. Będzie mógł z nim jeździć na gale. Mało tego, myśmy to też znowu wrócę do programu szkoleniowego, który przedstawiał Hubert Polskiemu Związkowi Bokserskiemu. Od razu zakładali, że nawet ci zawodnicy, którzy jako zawodowcy zdobędą kwalifikacje olimpijskie, oni na olimpiadę będą mogli, a nawet będą musieli jechać z własnym trenerem, z własnym menadżerem. I wtedy to jest pełen szacunek dla ludzi, którzy wykonują odpowiednią pracę. Wtedy nawet Hubert jako trener, selekcjoner kadry olimpijskiej nie będzie głównym sekundantem w ringu. Głównym sekundantem w ringu powinien być ten, który prowadzi zawodnika. Na co dzień. Jeżeli to będzie zawodowiec, który codzienną ciężką pracę wykonuje ze swoim trenerem, to nie może być tak, że on jedzie na olimpiadę i staje z nim zupełnie ktoś inny. Nie. Oczywiście decydujące zdanie w kontekście zawodów, czy rzucić ręcznik, czy
czy zgłosić sprzeciw i tak dalej, będzie miał selekcjoner kadry, to oczywiste. Natomiast jeżeli chodzi o samo prowadzenie zawodnika w ringu, to musi być ten trener, który go prowadzi, który go zna, któremu ten zawodnik ufa. Więc to absolutnie tutaj to też nie powinno kolidować z pracą w kadrze i z pracą w drużynie WSB. Te wszystkie elementy powinny się doskonale uzupełniać, a nie jeden drugiemu przeszkadzać.